Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella pojawił się nowy Brawl Talk, który sobie w tym momencie omówimy. A wraz z tą aktualizacją do gry zostanie dodany nowy zadymiarz, 7 nowych skinów, karnet bojowy oraz zostanie przywrócony tryb Gorąca Strefa. Pod ostatnim odcinkiem z gry Brawl Stars zdobyliście ponad 20 tysięcy polubień. Sprawdzaliśmy obecność i sprawdzaliśmy, ile osób nadal jara się Brawl Starsem. W tym momencie też sprawdzamy obecność, więc strzel łapeczkę, jeżeli nie możesz się doczekać aktualizacji. Chciałem was też zaprosić na mojego Instagrama, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie, ponieważ na moim Instagramie będę organizował dla was konkursy na karnety zadymiarskie. Bo tak te karnety będą się nazywać, więc koniecznie zostawcie followka, żeby nie przegapić zbliżającego się konkursu. A w pierwszym sezonie karnet zadymiarski będzie się nazywał Bazar Tary. Będzie on kosztował 170 gemów i w nim do wykonania będziemy mieli bardzo proste zadania, na przykład wygraj 6 meczy grając Coltem, bądź też przywróć 12 tysięcy życia swoim sojusznikom grając Poco. I z tego co zrozumiałem, że to one pójdą w odstawkę za każde wykonane zadanie, darmowe bądź też te premiowane, jeżeli mamy karnet bojowy, będziemy otrzymywali tokeny, czyli żetony. A jak dobrze wiecie, żetony zamieniamy na skrzynki. Teraz przejdźmy, moi drodzy, do skinów, bo tutaj się robi bardzo, ale to bardzo ciekawie. W samym maju do gry zostanie wprowadzony aż 4 nowych skinów, takie jak Roach Mortis, Strażnik Rico oraz Tropikalny Sprout, który uważam, że jest najlepszym skinem, który zostanie wprowadzony do gry. Serio. Roach Mortis jest to taki cichy zabójca, który atakuje z cienia, w ręku ma szabelkę. Jak dobrze wiecie, pewnie graliście nieraz w jakiejś grze klasą Roach. Wiecie, na czym ona polega. Znika i atakuje z cienia. Natomiast drugim skinem jest Strażnik Rico, który przypomina mi Aladyna i który strzela z lampy. W skali od 1 do 10 daje mocne 4. Serio. Tropikalny Sprout jest po prostu przecudowny. Ja już mega się jaram, nie mogę się doczekać, aż odblokuję tego skina z pewnością na kanale JJki, do którego link znajdziecie w opisie. Polecam zasubskrybować, bo JJka leci po 500 000, więc pomóżcie jej w tym. Pojawi się odcinek, gdzie będziemy walczyli z pewnością o ten skin. Tak samo nowe skiny wszystkie będziecie mogli wygrać na moim Instagramie. Link w opisie, zostawcie w tym momencie followka, żeby nie przegapić konkursu. Teraz porozmawiajmy sobie o nowym zadymiarzu, który nazywa się Gale. Nowy zadymiarz nazywa się Gale i jest starym, zrzędzącym dziadkiem, który jest klucznikiem lub też woźnym w hotelu Mr. P. Jest już bardzo zmęczony życiem i jego podniosły wiek daje mu się we znaki. Jego podstawowym atakiem jest wystrzeliwanie na daleką odległość 5 kul śnieżnych. Natomiast Ultimate Attack polega na tym, że wznieca zamieć śnieżną, która odpycha od siebie przeciwników. Wow, powiem wam, że nie spodziewałem się, że dodadzą do gry jakiegoś starego dziadka, który jest rzędem i jest woźnym. Ale brzmi to naprawdę ciekawie. Już się nie mogę doczekać, kiedy przedstawiamy nowego Mr. Gale'a. Przepraszam, Mr. P, ale on jest z hotelu Mr. P. No dobra, dobra, czyli są jakoś w jakiś sposób powiązani. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to do gry zostanie przywrócony tryb, który nazywa się Gorąca Strefa. Jak dobrze wiecie, Gorąca Strefa polega na tym, że musimy się utrzymać w danej strefie wyznaczonej dla naszej drużyny jak najdłużej, żeby wygrać grę. Gorące strefy zostały troszeczkę zmienione, więc mam nadzieję, że przyniesie wam to wielu fanów. Ja uwielbiam ten tryb, więc już nie mogę się doczekać, kiedy sobie w niego pogram. A moi drodzy, już w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym się urodziłem, do gry zostaną wprowadzone 4 kolejne nowe skiny. Uwaga, jeden będzie za darmo i będzie to skin do Bulla z okazji 10 urodzin Supercella. Wystarczy, że pobierzecie aktualizację, zalogujecie się prawdopodobnie do gry i będziecie mogli go odblokować. No chyba, że Supercell na coś fajnego wpadnie, no i zrobi go po prostu za jakieś proste zadanko. Do gry zostanie dodana również wakacyjna Pam, złowrogi Jean oraz Jackie Konstruktor. Ja sam osobiście uważam, że aktualizacja jest przekozacka. Jeżeli tak samo uważacie, łapeczka do góry, subik na kanale, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, który się już pojawi prawdopodobnie w poniedziałek. Będziemy odblokowywali cały karnet bojowy, bądź też robili różne inne dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o Brawl Stars. A wy, moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, który z wymienionych skinów wam się najbardziej podoba. Moim zdaniem najlepszy jest Sprawcik. Wy swoje zdanie oczywiście napiszcie w komentarzu. Teraz przejdźmy na moje konto i zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Okej, okay, moi drodzy, ostatni raz widzicie te lobby, bo z pewnością coś tutaj się zmieni. Sprawdźmy, co mamy w sklepie. A tu skrzyneczkę odebrałem. Do kupienia tylko nowe skiny, czyli generalnie nic ciekawego. Mamy dzisiaj mapę starcie oko cyklonu. Wiecie co? Zagrajmy, zagrajmy, ale w trybie solo. Let's go! No i dobra, moi drodzy, zaczynamy. Gramy naszą kochaną pszczółką Bee i tutaj jest Jackie. Będzie z tą Jackie mega ciężko, że ją pokonał. Więc może na początku sfokusujmy się na tą skrzyneczkę. No nie, no ta Jackie znowu mi zabierze skrzynkę. O kurczę, patrzcie, dostaję jeszcze bombę. Nie trafiłem jej. Ojeju, chyba Farrell jeszcze śpisz, co? Dobra. Ajajajajajaj. Shelly ma dojazd, raczej robi jej dojazd. Ojojojoj, ult! Dobra, udało mi się ich pokonać, pięknie. Trochę niepotrzebnie wystrzeliłem tego ulcika, ale wiecie, to była taka... Ojojojojoj, to była taka profilaktyka, żeby w razie czego nie zostać podjechany przez tą Shelly, tylko ją zwolnić. Dobra, mam tutaj Darylka jakiegoś, który jest w krzaku. Dostał raz.
Czy dostanie dwa? Nie, straciłem tego strzała niepotrzebnie. Wiecie? Niepotrzebnie, bo teraz jestem jak na widelcu. Może mi podjechać ten darylek. Hop. Ból. Raz. Gdzie ten daryl? Tutaj. Nie dostał. Ojejku, przecież on by dostał konkretnego gonga. No ale niestety, niestety, dobra. Nie, co jest? Nie mogę go trafić. Ajajajaj, dobra. Mam super sfokusowane krzaki. To jest naprawdę spoko pozycja. Tutaj sobie możemy troszeczkę poczekać teraz. Jakbym jeszcze chętnie kogoś trafił, żeby sobie nabić gadżeta. Aha, wielkie starcie. Okej. Nie, nie gadajcie, że padnę. Nie gadajcie, że padnę od strefy. 1 HP, jak dobrze, że miałem płaszcz. Matko boska, Farel się połakomił na te kuby, prawie się... No pięknie, wyłożył. Dobra, zróbmy tak, tym sobie zahamujemy trochę truciznę kruka. Bomba! Co zrobił gościu? Ale go wyczułem, widzieliście to? Nie zdążył mnie podjechać. Pięknie, wow. Okej, lecimy dalej, jeszcze jeden meczyk bi. Ja chcę jeszcze raz normalnie. Bardzo, bardzo fajny meczyk. Tutaj nie spodziewałem się, że tego kruka pokonam, ale tu widzicie, timing się opłacił. Dobra, tu jest Rose i jest Unio. Z Rose'ą będzie mega ciężko. Widzicie co? Opluję. Wolę sobie otworzyć skrzynkę, bo ona zaraz mi podjedzie pewnie. Dobra, nie ma jej. Dobra, ja to biorę i uciekam, bo to jest naprawdę ciężka pozycja w tamtych krzakach. Tamta Rose'a jeszcze miała pewnie ten gadżet, dzięki któremu się szybciej leczy w krzakach. Czyli Star Power, przepraszam. Została raz. A, tu jesteś, kochana. Dobra, 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 dobra. Myślałem, że tego nie zrobię, ale udało się. Na szczęście się udało ją pokonać. Nie ma 5 power cubesów, ja mam w tym momencie 4. No i dobra, teraz byśmy zapolowali może na tą Rose. No ale poczekajmy. Ja jestem ciekaw, czy ktoś tutaj jest. Ciach, nie ma, no dobra. A w tych? Ciach, też nie ma. Okej, okay. Więc tu jest bezpiecznie w miarę. Dostał ktoś? Co? Dwa razy blind shot i dwa razy typa trafiłem? No to kurczę. Ej, Pamka, oddawaj. Oddawaj tego cuba, bo mi ukradłaś. To jest mój cube. Tak jest. Dziękuję za uwagę. No i zostaliśmy sami, sam na sam z tą Rose'ą. O, zwalniamy. Bombeczka. Kochana, i leżysz. Nie leżysz? Haha, oto w tym momencie już na pewno poleżysz. Wow, wow, ładnie to idzie. Jeszcze jeden mecz zagrajmy. Kurczę. A, bo teraz mamy jeszcze taki evencik, deszcz złota, coś takiego, z tego co kojarzę. No dobra. I mamy bóla u góry. Dobra, to tego bóla na razie nie będziemy podjeżdżali. Skupmy się pierw na jakiejś skrzynce. Mamy Shelly od dołu. No tutaj jest moja pozycja zdecydowanie najsłabsza. Bo jak oni mi wezmą w ogień krzyżowy, no to nie będzie przebacz. Trzeba będzie troszeczkę się z nimi nagimnastykować, żeby to wygrać. Kurde, jeszcze Leoś. Dobra, ale tą skrzynkę otwieram. No dobrze, Leo, dziękuję ci. I leżysz, przyjacielu. I ten ból dostanie. Nie dostał. Dobra, teraz też nie dostał. Dobra, Daryl, ginie z... Gościu, odejdź! Dobra, ból chce mnie podjechać. Ajajajaj, dostanie? Nie, nie przyjął. No tutaj się boję, bo ktoś może z tej strony wyjść. Poczekajmy na życie, sprawdźmy. Dobra, nikogo nie ma, jest czysto. Więc okej, okay. 5 zadymiarzy jeszcze w grze. Bull zabił Leona, kolejny Leon był w grze, tak? Bo ja jednego chyba pokonałem. Boję się tych krzaków strasznie. Serio, tu się ich strasznie boję, nie wiem gdzie ten Bull jest. Czy on w ogóle tutaj jest? Boję się też tutaj chodzić, no ale no muszę. Niestety muszę. Okej, okay, tu jest czysto, a tutaj. O nie, 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 nie. Okej. Okay. Mój jest ten kawałek podłogi. Bardzo mało mi zostało tutaj miejsca, więc trzeba się stąd ewakuować jednak. Cyk. Patrzcie na to. Cóż za przepiękny strzał. Nie trafiłem? Okej, okay, teraz trafiłem. Gdyby dostała tego gonga, to by już spała. Leży. Nie, jednak żyje.
Dobra, tego bóla wyjaśniamy. Dawaj, go! Co? Musisz zginąć. Tak jest. Pam my kumple! Gdzie ty, Shelly, idziesz? No gdzie ty idziesz? No. Nie wolno tych kubów ruszać. Tak się wygrywa. Zostawcie łapkę, koniecznie. I to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijcie też do JJ-ki, ponieważ JJ-ka prowadzi teraz bardzo fajną serię, gdzie wraz z naszym pieskiem joystickiem otwierają megaboxy i robią różne dziwne rzeczy, więc polecam koniecznie to obejrzeć. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, Zadymiarze, cześć!